Twoja twarz brzmi znajomo. Widzowie nie wierzyli własnym oczom. Co on wyprawiał? Artysta wszedł na scenę i zaszalał tak, że jurorom i widzom brakło słów. Fani programu nie mogą się nachwalić. Pod wideo z występu lawina komplementów. Twoja twarz brzmi znajomo, kto wygrał drugi odcinek? Drugi odcinek programu był pełen wielkich emocji. Nie ma wątpliwości, że fani programu przed telewizorami zdecydowanie mieli na co popatrzeć i nad czym się zastanowić. Uczestnicy show zaprezentowali się wręcz brawurowo i po raz kolejny podnieśli sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Bezkonkurencyjny okazał się jednak Kuba Szmajkowski, który wcielił się w Kendricka Lamara. Kto wystąpił w drugim odcinku Twoja twarz brzmi znajomo? Fani programu w 19. edycji mogą oglądać występy Kuba Szmajkowskiego, Eweliny Flinty, Nick Sinclair, Magdaleny Kumorek, Marcina Januszkiewicza, Poli Gonciarz, Jagody Szydłowskiej i Jakuba Gąsowskiego. Jeden z występów wzbudził szczególne emocje. Widzowie już zaczęli pisać o tym w sieci. Wcale nie chodzi o zwycięzcę odcinka. Występ Marcina Januszkiewicza w Twoja twarz brzmi znajomo. Drugi odcinek 19. serii otworzył Marcin Januszkiewicz, który na scenie pojawił się jako lider zespołu Red Hot Chili Peppers. Od pierwszych chwil nieźle rozgrzał publiczność. Kluczowe okazały się opinie jurorów. Paweł Domagała był pod wrażeniem i zdradził, że on sam nie miałby odwagi wystąpić bez koszulki. Jestem zachwycony, bardzo mi się podobało. I też doceniam to, że miałeś tak dużo rzeczy do ogarnięcia. Ja bym tego nie ogarnął. I jeszcze w życiu bym się nie odważył bez koszulki, skomentował Paweł Domagała. Pod równie dużym wrażeniem tego występu była publiczność. Gdy tylko na profil programu trafiło nagranie, pojawiła się lawina komentarzy. Rozwiń. Januszkiewicz dosłownie rozniósł scenę. Idealnie wykreował postać i wczuł się w rolę, co docenili fani. Przed kamerami latały nawet wiadra. Czat. Fajna energia na scenie, głos podobny do oryginału. Zagwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka ste. Mam wrażenie, że przypasowała ci ta postać. Idealne wejście w rolę, a na dodatek ciekawa inscenizacja. Tym razem bardzo świetnie sobie poradził w tym występie. Kropka.